Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Borkowski Eugeniusz. No i oczywiście witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj GoPro na głowie u Kuby, cześć Kubusiu. Cześć, cześć. Oczywiście ziemniak ze mną, John Deere poznajecie. Sprzętu z tyłu może nie, bo jeszcze nie robiliśmy, akurat tak się zdarzyło, bo już pewnie znów zapytacie, jak ja się tutaj, skąd się wziąłem, dopiero co byłem u Brączka. No tak się zdarzyło, że zjechaliśmy na dwa dni do mnie, ponieważ byłem po odbiór samochodu, bo był mechanika, auto nam się tam przyda. No i zjechaliśmy na dwa dni i tak się akurat udało, że Kuba robi sobie na sorczu tam, nie, no dzisiaj nie przez miedzę, może przez kukurydzę, te parę drzew i trochę innych pól, ale prawie jak sąsiad. Dzisiaj ogólnie co, orać się nie da. Orać się nie da, suszę jak widać, kurzy się. Masakracja jest, powiem wam, no nic nie idzie teraz w polu porobić. Kto jeszcze gdzieś tam wcześniej zdążył zorać, to jeszcze jakoś to trzeba idzie uprawić, choć to wszystko idzie w powietrze. Ogólnie dzisiaj robimy sobie po to, żeby bardziej nie wysychało, nie? Dokładnie, bo póki co deszczy nie nadają, orać próbowałem, niestety pług wychodził na wierzch, więc pomyślałem, że trzeba w końcu by to zrobić, żeby to bardziej nie wysychało i czekamy oczywiście na deszcz. O, choć no, już oczekujemy tak od ponad miesiąca chyba, bo no, nie było mnie trochę w domu, no nie było mi miesiąc, ale z tego co rozmawiałem z rodzicami, no to tu za bardzo nie popadało, może tam przepadało jednego dnia tak jakoś ostatnio, ale to nic w ogóle nie dało. Więc no jest naprawdę susza u nas i no też i u Brączka, zresztą w całej Polsce chyba teraz susza, bo ogólnie gdzie nie patrzę na filmiki na YouTubesach, to prawie każdy gdzieś tam coś narzeka, że sucho, nic się robić nie da, no ale takie życie. Kukurydza po prawej, no już jak sami widzicie uschła, dobra do koszenia. Do mucenia już jest, ale czekamy. Jo, czekamy do tego, żeby wyglądało to jak w tamtym roku. Czekamy z rodzicami, żeby no. To później wymucić. Nie ma co się spieszyć. I tak mówię, to wszystko w tym roku przez to, że to wszystko tak wcześnie się stało, ta wegetacja, to wszystko, te żniwa, 2-3 tygodnie za wcześnie nawet było. Kiszonki tak samo jak pamiętacie, bardzo wcześnie, na przykład niektórzy już teraz dawno już mucą na ziarno, a gdzie my mamy, nie połowę września. No dokładnie. No to nie ma też co z tym wszystkim się spieszyć, no też jeszcze te siewy, wiadomo, jeszcze jakiś ten okres czasu jest, bo mówię, no wcześniej to, że były żniwa, te prace pożniwne wcześniej też nastąpiły, to nie znaczy, że aż tak wcześnie będzie się siało. Ty żadnej hybrydy nie siejesz, nie? Nie, raczej. To też nie ma takiego parcia, że czym wcześniej, tym lepiej, wiadomo. No co ty głównie, tak jak mówiłeś, rzepak, właśnie jak w tym roku rzepak? Powiedz mi, bo patrz, żeśmy się od tamtej pory nie widzieli. Jak on tam sypał koło tego domku, co byliśmy? No to tak powiem średnio, jak 2300, 2400 oddał, to tyle co w maksie, jak tak z ojczulkiem liczyliśmy. Mhm. Niby tak, no rzadki był strasznie i to stąd właśnie. Aczkolwiek Badyl miał taki gruby, że myśleliśmy, że to będzie jakoś tam ładnie wyglądało, ale... dosyć wyglądał, jak myśmy, kurde, kiedy my go, no kawałek czasu temu, żeśmy zobaczyli, jeszcze jak on zielony był. No, ale jak zaczęliśmy mucić, no to nagle emocje opadły. I tak, to tak ze wszystkim w tym roku było. Czy kukurydza, czy zboża. Mówię, no średnia u nas kukurydza sypie około tak 8-9 ton. O, to jest bumber. Zapaszek. Bumber uderza. I mówię, średnio tak kukurydza około 8-9, tak z tego co pytamy, u Krzysia też tak mniej więcej sypała. U Brączka tak się trafiło, bo jeszcze też na żadnym vlogu o tym nie mówiliśmy, mało gdzie tam w ogóle u Brączka mają kukurydzę, no bo nie ma warunków na kukurydzę. Oczywiście w Mokrzynie nie ma, mają tylko oczywiście na usługi, do forsznita header i mucili sobie teraz, no to sypała 15 prawie ton z hektara. No nie zdążył objechać kawałek, no tak jak myślę, że to pole by jechał w tą z powrotem, no i tak praktycznie zbiornik miał, nie? Chwila, moment, zbiornik był, także naprawdę... Deszczu musiało jej nie brakować wtedy, kiedy potrzebowała. No, choć kurczę, powiem ci, na te kiszonki jednak ta kukurydza Krzyśkowi wypaliła. On naprawdę miał bardzo ładną tą kukurydzę. No. I ten deszcz tam jeszcze jak wtedy jakoś przepadał, ale kurde, ty pamiętasz jak było, no pamiętasz jeszcze jak ostatnio było z tym deszczem? Przecież to wtedy ile? Przez parę dni spadło 300 parę litrów? No 250 chyba przez tydzień spadło. No, i zobaczcie, ulewa za ulewą, ulewa za ulewą. To tak przez parę dobrych tygodni tak padało, cały czas przepadywało. A teraz no. gdzie jest to? Wszystko wysiąkło, wszystko po prostu wyschło. No ale jak temperatury mamy 25-30 stopni w dzień, do 14-16 schodzi w nocy, ale no po prostu w dzień jedno wielkie słońce. Zero chmurek cały czas, po prostu no, wszystko się praży. Jeszcze zobacz, to faktycznie dlatego udało się w Mokrzynie, udało nam się zorać. Oraliśmy około 2 tygodni temu. O, Bronku nagrywa. Proszę bardzo, poprosiłem go dzisiaj, żeby mi ponagrywał chwilę, że widzę, że się udało. I mówię, żeśmy orali sobie 2 tygodnie temu, bo oczywiście pod żyto, to hybrydowe, o którym wspominaliśmy. I udało się zorać. Wiadomo, gdzieś na tych górkach, gdzie była dina, no to nie udało się, pługi wychodziły, coś tam się tylko poskubało, no ale ważne, że ogólnie
udało się około 40 hektarów nam tego żyta hybrydowego zasiać. No ale też właśnie o tych temperaturach. No my wczoraj wyjeżdżając od Brączka mieliśmy 16 stopni. No i taka temperatura panowała przez około ostatnich 3 tygodni, że codziennie praktycznie do, jak jechaliśmy rano, no to bluza, dresy i jakaś kurtka. A przyjeżdżając wczoraj tutaj, co jakieś 50 km. Te stopnie tak szybko się zmieniały, że dojeżdżając tutaj zmieniły się o 10, także 26 stopni króluje już od wczoraj. No i się też nie ma co dziwić, że właśnie no tak tu to wszystko wyschło. No na motocykl pogoda idealna, ale jeśli chodzi o rolnictwo, no to niestety, no susza taka, że... Polatać sobie można. Wolnych chwilach oczywiście, bo tych chwil dużo nie jest, bo praca w polu, tak? No tak, no ale teraz zamiast siać, no po prostu, no trzeba czekać deszczu, no ziarno się zasieje, ziarno puścić bło, aż bo jak nawet, jeśli w ogóle wyjdzie, jeśli no to... wyjdzie, bo... uschnie i tylko narobi sobie roboty, żeby to przesiewać, no to głupiego robota. Tam w tym roku sąsiad... O, jaka też, ładna glina. Też tam w tym roku sąsiad się wcześniej wyrwał, nie? No susza niemiłosierna, kurwa, tak się kurzyło, że z dwa dni jeszcze tak kurz się trzymał, jak on trzesiał. No. Ja żartuję. Ale nie, naprawdę straszna susza, nikt się nie wyrwał, tylko on, nie? Tydzień, dwa, trzy, nic, zero. Minęły 4 tygodnie, wziął to, szybko tak przeprawił, bo wtedy wreszcie popadało i jeszcze raz zasiał. Nie? No to szkoda, mówię, ziarek, a tak jak niektórzy jeszcze kupują jakieś ziarka z centrali i w ogóle, tak jak Krzysiu teraz nabył znowu jakieś ziarka pszenicy z chyba Francji znowu. W tamtym roku miał tą hybrydę pszenicy, 900 zł zapłacił, żeby na hektar ją zasiać. O. No, za jednostkę płacił 300, a wysiewał tego 80 parę kilo na hektar tylko. No, wiesz, był inny rok, nie? Ona naprawdę ładne ziarko miała i też oddała, no, w miarę jak na ten rok. No, ale gdyby był normalny, to oddałby jeszcze więcej, to by się opłaciło. A teraz mówię, zasiać taką suszę ziarka o takiej wartości, no to się nie zwróci, nie? To tylko szkoda i głupiego robota jest. Głupiego robota, tak mówię, paliwo, wszystko jest drogie, jeździć to dwa razy, no to nie ma kompletnie. Tym bardziej przy tych cenach właśnie paliwa. Wszystkiego cena. Tak jak w tym roku z kukurydzą. Jest taka cena mokrej, że nie opłaca się w ogóle suszyć. Ty, ale Krzysiu dostał dobrą cenę kukurydzy w tym roku, 52. Tak. Mokrej czy mokrej? No ty, no kurde, ile ona miała? No pewnie 25, nie więcej. No nie więcej miała na pewno. No. No, no. Ale no mówi, że cenowo wyszło to lepiej niż w tamtym roku jak zawoził, bo zawoziliśmy w tamtym roku po 40 coś i było więcej tych ton, a mówi, że... Nie no, suma summarum wyjdzie jakoś, wiesz. Cena podobno jest właśnie, słyszałem, że bardzo dobra w tym roku, że to no jakoś mało, możliwie wychodzi. No, nawet za mokrą, a gaz jest teraz w takiej cenie, że to się w ogóle, no nie opłaca się suszyć. Jak ktoś ma suszarnię, ma. No jak ktoś ma, no ale no po prostu drogi jest gaz i generować kosztów będzie. No, także no wszystko ja, ale ty powiedz mi kurde, my byliśmy teraz właśnie tam u Bogdana i w ogóle. Tam chłopie, jakie mają ceny zbóż, to jest spędzi porównywalnie u nas do 200 na tonie nawet, nie? Na pszenicy. Więcej? Więcej, tam. Wow. No bo masz po prawie 90 za pszenicę, nie? Aha. A ja mówię, kurwa, ja za pszenicę 8, a ja 67 za pszenicę. To jest, mówię, no dzień do nocy, nie? Bo u nich chyba żyto, co u nas jest najtańsze, tam po 50 parę chodziło w tym roku, to u nich zażyto po 70, nie? No to kurwa, pomyśl sobie teraz, ktoś tu nakupi ton, ma swoje łódki, ma swoje wszystko i wywozi później tam. Ale tutaj też właśnie ktoś mi mówił ostatnio, że 750 czy 800 proponował i nie było komu przywozić, bo... No każdy, a wiesz co jest najgorsze, że u nas każdy zawsze jest nauczony, tak jak na wsiach, nie? Tak jak patrzę po prostu jak jest u mnie, jak jest na wsiach, jak ktoś nie ma gdzie składować tego i w ogóle, to ma przyczepę, dzida od razu nas kupi, dziękuję, nie? No. Bo później jeszcze straszą zawsze, że ta cena czasami idzie z długo, zaczynają wozić tego zboża, tego wszystkiego i wiadomo, ta cena wtedy idzie jakoś drastycznie w dół. Dlatego też my jeszcze pierwsze dni jak mieliśmy zniwa, no to po 67, a już zaraz dwa dni, trzy później to już było po 65-64, nie? No to ja mówię, ja pierdolę, a jak pojechaliśmy tam i Bogdan mi powiedział cenę, to ja mówię tylko, przeżegnałem się kapitan, mówię, ja pierdzielę, nie? No tam to można całkiem inaczej, nie? A faktycznie też im mniej, no tam nie oddaję im tyle, nie? Tak jak u nas, no bo inne piąta, ziemia. Szósta klasa cały czas, nie? Tam w tym roku najlepiej sypała pszenica, 3,5 tony, nie? Do tego jęczmienie po 2,5 pszenżyto też gdzieś tak, nie? W takich okolicach. No to wiesz, niby areały duże, no ale sypie jak sypie. No. To gdzieś z tą ceną się wyrównuje, nie? No ale mówię, jak ktoś gdzieś tutaj za dobre ceny pokupuje, a później gdzieś to wywiezie sprzedać, to jeszcze można na tym samym zarobić, nie? Tak. To jest to, jeżeli ktoś ma jakąś większe gospodarstwo i trochę więcej. A szkoda, jak tak rozmawiają, to na przykład na kukurydzy przewidują, że po prostu zarobku tam skupy nie będą miały.
Nie ma po prostu zielna. No mówię, my jechaliśmy teraz po właśnie autostradą sobie, nie? I patrzyliśmy. Tu niektóre kukurydze to prawie od ziemi nie odrosły. To też tak albano wygląda jak wygląda. Maleństwo jakieś, ale też w tym roku strasznie choroby. Nie wiem jak to się tam dokładnie, wczoraj jak się mówi tą nazwę, te grzybowe co wiesz. Grzybki, no, to. Ja pierdolę, masakra. Końcówkę kolby chyba, tak mówią tam. Akurat jak Krzysiu miał kiszonki, to opowiadał tam jeden taki, musiał akurat już kosić na ten, na ziarno, bo mówi nie ma co czekać, bo to do końca wyżre, nie? Mhm. Ty, co tam John Deere? A nie, to jest chyba wasza. To jest olej? To jest chyba wasza, ale ja w nim się z Gostyninem, w Gostynie właśnie. Ty, to jest Stachrol jest. To jest Stacha talerzówka i Stacha John Deere. To jest 180 na 100%, bo to nikt inny nie ma. No może. No tak mi się wydaje, bo nikt nie ma. 78-10? Coś takiego. No coś takiego to jest. To jest fajny model tego John Deere, nie? Bo talerzówkę ma swoje. Nie do zajebania. Bo on wczoraj właśnie talerzował tam gdzieś koło Krzyśka, nie? Bo aha, próbował, to mówi jak gdzieś docisnął. Talerzówkę to na dwa koła idzie aż kurwa, nie? Ciągnik. No to talerzówka jest spora, nie? O z 5 metrów przynajmniej ma jak, nie? 6. No, także on mówi, że jak na siłowniku ją docisną, nie? To tylko wpada, nie? Ciągnik i do góry go wyciąga. A. Także no jest, mówi, ciężka robota nawet i taką talerzówką. I patrz, żeśmy się... Ciekawe jakby sobie tutaj radził pod te górki. Ciekawe jakby sobie poradził w Mokrzynie. Nic nie mówiłem. Także te i właśnie jechaliśmy wczoraj tą autostradą. Chłopie z daleka tylko, nie? Tak dobre pole było gdzieś około kilometra dalej od nas, nie? I tak tylko wiesz, że jak szybko na autostradę, to tylko tak z daleka, kurwa, no una taka, że z 40 metrów do góry, nie? I tylko coś tak patrzy, kurwa, mówię, chyba kukurydza, nie? Patrzę, a taki lekcjon, no taki no porządny lekcjonik już jechał, nie? Tylko koguty, ale no tak się kurzyło, że nic totalnie nie i to widać. Taki czarny kurz, taki no. Grzyba strasznie widać. No, powiem ci masakra, no i akurat jak właśnie w Mokrzynie teraz byłem, tam jednak odmiało Mariankę, bo Marianek sobie kosił tą kukurydzę i wiesz, wszystko ładnie, ale jest moment taki pola, nie wiem od czego, że właśnie ten grzyb był na tym. Chłopie, nie widać przystawki, nic, zero! To samo kumpel mówi, że po prostu na wyczucie jechał, rządków nic nie widział, tylko no, po prostu... No kurwa, chłopie, nie widzisz nic w ogóle, 10 cm już, nie? No to ja w szoku byłem, bo i to tak wiesz, jedziesz ładnie, wszystko się kosi pięknie, a nagle nic, zero, nic nie widać. A mówię, no spoko, pięknie. Jak tam kurniczek się buduje? No, fundamenty na razie i na spokojnie. Na spokojnie. Nie, ma co się spieszyć. Jo. Ale myślisz, kiedy tak mniej więcej w tym roku go postawią? No w tym roku to nie, może w następnym coś będzie. Musisz? Się działo, ale to zależy od rodziców. Aha. No co? Jak się stawia? Niech się powoli stawia. No pieniążki będzie się stawiało. No, no wiadomo. To jest najważniejsze. Teraz jest po prostu różnie. No, w tym roku na przykład, żeby na czymkolwiek zarobić, no to nie było na czym. No ciężko. Po prostu wszystko taka usrana cena, że... Jak tak z kim nie pogadam, czy porzeczka, czy właśnie sadownicy, czy rolnicy, no po prostu, ty, albo dobra, domu nie ma. Teraz to ja miałem już pisać, ja miałem wtedy robota i taki był zapierdol zlepany. Czy ty sobie widziałeś swój piękny domek na filmiku, czy nie widziałeś u pewnego youtubera? Widziałem, dużego? Widziałem. Jak my włączyliśmy ten film, a ja lubię tego gościa oglądać, ogólnie teraz oglądamy o kanale dla pieniędzy, ja chłopie włączyli, bo i tak ostatnio wracaliśmy skądś i tak mi tylko na YouTubie przemknął, mówię, ty coś o rolnictwie nagrał, nie, ile zarabia rolnik, coś takiego. Mm-hmm. Ja mówię, ty musimy to obejrzeć, nie? Ty, my sobie tak przed telewizorkiem siadamy, z Adamem włączamy i tylko jest takie ujęcie przesuwane, jak on sobie gada. Ja mówię, kurwa, skądś kojarzę ten płot, ja patrzę samochód, patrzę na to, mówię, nie, Kuba, nie? No nie mogę mówić, że ja później jak jeszcze chłopaków zobaczyłem w tym filmiku, no to ja mówię, ja pierdzie, no co to się stało? Ale tak zajebiście filmik wyszedł, jeden i drugi tego gościa. A ten gościu, czekaj, do roboty, nie, jak to jest? No do roboty? Chyba tak, do roboty. Jakoś tak, do roboty. Na pewno jak ktoś będzie oglądał ten film, bardzo serdecznie polecam, jak chcecie zobaczyć. Tam właśnie będą występować chłopacy w tym filmiku od nas. No to powiem ci, że naprawdę mega zajebiście zrobiony film. Aż się chciało takie coś oglądać, nie? A ja tak właśnie wychodzę, patrzę, ktoś tam w koszulce do wspólnika wychodzi. Nic właśnie, nie przyjechali, bo przyjechali chyba, stanęli tam koło płotu. Aha. No i ja tak z kurnika wyszedłem, patrzę, coś tam jeden taki w koszulce różowej, no. Drugi chyba w białej wtedy. No i mówię, kurde, co się dzieje? Co to się stanęło, nie? Teleekspres, uwaga, TVN! Patrzę, jeden z kamerą, no ale coś tam byłem zajęty, wszedłem do kurnika.
podwórnika, no i mówię, wychodząc tam, pójdę, zaciekawię się. No i jak już szedłem przez podwórko, oni wsiedli, pojechali. Mówię, aha. Zajebiście, a ja ty tak ogólnie uważałem i myślałem, że to będzie, wiesz, że oni przyszli zapytać, albo mówię, przynajmniej wy się wszyscy tak zgadaliście, mówię, skoro chłopaki od nas i wszyscy się znacie, no to mówię, pewnie się zgadaliście, nie? Właśnie nic się nie zgadywaliśmy, przyjechali sobie, nagrali, no tak trochę głupio zrobili, ale... A oni jakoś się znali z tym gościem do roboty, czy jakoś tak, że wiesz, że on akurat do nich przyjechał, czy... Szczerze nie wiem, czy oni się znali, czy się nie znali, no by nam u niego nagrywali, no. Ja tych chłopaków znam, tam, których nagrywali, ale... Ostatnio nawet na weselu się z nimi bawiliśmy, nie chwaląc się. Też nie dobrze pijem, było? No, też nie pijem, no właśnie. Nie mogę z tego, ale ogólnie dobra, jak kiedyś będzie chwila, jakby sobie zobaczycie ten film, będziecie mieli wolną chwilę. Postaram się właśnie, bo już do chłopaków wiele razy nas zapraszali, żeby przyjechać, ponagrywać. To kiedyś może sobie więcej dowiemy się, co na ten temat. Może chłopacy też nie przygotowali do nagrywania. Choć wątpię, bo naprawdę no fajnie wyszedł ten cały odcinek. I tak fajnie pokazał. Z rozwożenia obornika. No, fajnie, z fajnej strony to w ogóle wyszło. Fajnie też montaż zrobiony, także naprawdę... Mega mi się to spodobało. Postarali się chłopaki. Tak, ale powiem ci, no kurwa, zawał wtedy mieliśmy, nie? Jeszcze mówię, jak to u ciebie będzie wszystko nagrane i tak. Później to drogie ujęcie na gospę. No żeś kurwa, przecież kiedyś tam musiałem być, bo mówię, kojarzę to, no jak cholera, nie? Jak zobaczyłem już, że same Deutsche, to już wiedziałem, o co chodzi, nie? Ja mówię, no i to kumpel podesłał właśnie, patrzę, kurwa, Miśka stoi. Powiesz, jak ty byś na majtach biegł do basenu, to już w ogóle, nie wiem ile tam jest, 300 tysięcy wyświetleń, chyba więcej nawet. No, akcja, reaktywacja by była. Byłyby lajki za majty. Jo, a tak później, tam było kilka ujęć, patrzę, mówię, twój sąsiad, mówię, tu był rzepak kiedyś, mówię, kurwa, zaraz napiszę komentarz, tam był kiedyś dobry, ładny rzepak. Ale nie, fajnie, mówię, tylko myślałem, że faktycznie się zgadali, nie? Znaczy, mi akurat nic o tym nie było, wiadomo, no, ale no, dobra, nagrane na tyle, no. Dobrze, już wiemy, jak to wyglądało ze strony technicznej, tak? No. Da się dobrze wiedzieć wszystko? Ty kumpel mi podsyła, ja takie zdziwko, że to nie wiedziałem, że taki sławny jestem. Ty no, najładniejszą kołupę na wiosce, no. Najładniejszy samochód. Pozdrowienia dla mojej mamy. No, dokładnie, ja też bardzo serdecznie pozdrawiam, na pewno Krzysiu też by bardzo serdecznie pozdrowił, także pozdrawiamy mamę. O, a z Krzysiem się ostatnio, wczoraj chyba widziałem, zdejmowałem u sąsiada nawóz, no. A ten Ford Yaron trąbi na mnie, mówię, poczekaj gościu, kurwa, bo rozładowuję, no nie, bo ciężarówką stał na drodze. Ja patrzę Krzysiu i macha do mnie, mówię, o kurwa, dlatego trąbi. Bo ostatnio tam w robocie akurat planowałem, jak się mówi, kurwa, szkoda, że cię nie ma, ja tu z Kanią jeżdżę, ja mówię, ja pierdzielę, co tam się dzieje, nie? Dzisiaj vloga oglądamy, a u Krzycha kukurydza była na ziarno. I Krzychu z Kanią sobie jeździł, nie? Mówi, kurwa, awansowałem. Kurde, ja nie wiem, mam teraz tyle vlogów, że ja nie wiem, kiedy ja to powrzucam, bo najgorsze jest to, że wiesz, tak codziennie jest nawet po 13 godzin, nie? Bo jedziemy na tą ósmą, no i jest, wiesz, a to orki, a to bronowanie, teraz przy Petkusie ostatnio, bo Petkus... Schodzi się. Bo Petkusa sobie, wiesz, kupił Bogdan i czyściliśmy zboża już samemu i wszystko, nie? No to też schodzi, nie? Dziennie tam ile? No 35 ton. Weźmiesz, wyczyścisz i... razem zaprawić, nie? No to wychodzi na tam 15 ton gdzieś mniej więcej samego czyszczenia, 15 zaprawiania, tak pi razy oko dziennie, nie? No to wiesz, człowiek też zmęczony, jak tyle tych worków przerzuci, tego wszystkiego i tak codziennie mniej więcej wychodzi, że po 15 godzin. To chłopie wrócisz, wiesz, że na drugi dzień do roboty to nawet ci się nie chce siadać vloga kleić, nie? To ja teraz wiem, że jeszcze mam z Mokrzyna dwa vlogi, ten jest trzeci i od Krzysia ze dwa. No to trochę będzie wrzucania. No ale susza jest, nikt nie będzie w polu robił, ja vlogi będę wrzucał. Także jakoś się w jakiś sposób powinno się... Doczeka się do deszczu. Jo, mam nadzieję, że się uda. Ty, a jak nie, no to możemy wjechać tu i trochę by z kół zleciało, to już by też nawodniło trochę. Optopką. A jak nie, to dawać za rolinę jak przewór rozciągnąć. Motopompę? Zaraz znowu wejdzie, bo już trąbili gdzieś o tym, że wiesz, ludzie podlewają z tymi zestawów, z tego wszystkiego, już znowu jest. To już zakaz jakiś, tak? Jo. W tamtym roku? To było w tamtym roku? Czy na wiosnę? Nie, na wiosnę to nie, to było w tamtym roku raczej. Też ta susza była, co już były te, co na działkach właśnie ludzie podlewali i wiesz. No. U Krzysia znowu był pełny staw, po wiosnie był pełny staw, teraz jak do niego jedzie, to wysycha, nie? No to już no, faktycznie to wspiera. No tutaj to samo, tyle wody było na wiosnę, że no... No jaka wiosna była, jaka zima, jaki tamten cały rok, także miało czas się uzbierać. No dziś dobrze, tu nie ma skakania, jak człowiek przyzwyczajony, ale fajnie się znam, po kurde... Amortyzowane jak trzeba. 60 takie rytmy, nie? Składane, amortyzowane. O, no.
Ale dobrze, człowiek przyjechał na dwa dni. Można powiedzieć, że jak na wakacje, byłby ciepło. Coś sobie na spokojnie nagra, bezstresowo. Akurat mówię, dwa dni teraz wolnego to mieliśmy, bo nawozy. Czekamy na nawozy, żeby pod korzeń rzucić, pod księżyto, które przyjadą w środę. Więc akurat mówię, dobra, to jedziemy do Dumu. Komputer trzeba wziąć, bo komputer zostawiłem, materiał na tym komputerze. Mówię, ani nic tu zrobić, ani nic tego i tak kurde właśnie schodzi. Także dobrze, że mówię, dzisiaj akurat ten vlog to taki trochę informacyjny, trochę sobie pogadamy, dowiemy się co i jak, a to zdąży chyba wyłączyć frajer i ta kula fryjerska. Ulaniec. Dobra, jedziemy od niego. A tu na wiosnę było kopane. Tak. Tu był zetor wyciągany. Tu w jednym momencie był zetor wyciągany. Ja mam gdzieś zdjęcia, ale nie wiem. Miałem gdzieś stawić, ale jakoś się nie udało. Przy obrysku trochę siadł. Brakło przedniego napędu. A to od stawu ciągło. Tak. Ale no wtedy było pełno wody, a teraz no dosłownie ten staw na wiosnę to wylał tutaj na pole. Tyle było wody, a obsiąkło, dziękuję. Powiem ci, kurde, nie w tym roku, jak niektórzy mieli wcześniej żniwanie i dużo tam, że wiesz, gubił kombaj czy coś, albo ktoś jeszcze, wiesz, zdążył fajnie po prostu szybko zasiać, to jak niektórzy jeszcze dobrze to chwilę potrzymają, to spokojnie to skoszą, nie? Powiem ci, jak jechaliśmy po drodze, patrzyliśmy, ale mówię na kiszonki, nie? Jak ktoś potrzebuje do krów czy coś, bo wiesz, w tym roku, no, jednak na łąkach też ta susza się odbiła i tych belek nie było za dużo. A mówię, dzięki temu... Właśnie był problem w ogóle, drugi pokos, trzeci pokos, to już w ogóle. Krzykuł czwarty już teraz chyba, nie wiem czy już miał, czy będzie miał. Naprawdę, ja już jak ostatni, już z miesiącem byliśmy u Krzysia, to już miał trzeci zrobiony, nie? Także nie był jakiś duży, nie? Ale no jak ona ma skręć, to lepiej ją wcześniej trochę przyciąć i jakieś tam trochę tych belek zebrać, nie? No jak po grupach właśnie patrzyłem, jak tam pisali ludzie, no to... Mieli problem, niektórzy drugiego nie zrobili, bo po prostu pousykało. Jest, bardzo sucho, a mówię, fajnie, bo jak jeździliśmy po okolicach i tam sobie słuchaliśmy, z niektórymi gadaliśmy, to jak naprawdę te żniwa coś wcześniej były i zdążył to ogarnąć, jeszcze jak te deszcze wtedy były, to wypuściło, to spokojnie, jak jeszcze trochę to potrzyma, to bardzo fajnie sobie to zetnie. I kurczę, będzie z tego chociaż dobrej te kilkanaście belek, nie? No tak. To są dobrej to. Jak komuś siano potrzebne. No, to co, no. Tu jest to lepiej idzie w zimie. Ale tutaj, no my akurat grów nie mamy, także mniej roboty, no, chociaż z tym. W kurczaczkach. Indyczkach. Nie, kurczaczka. Dobrze, przepraszam. No. Nie będę nic mówił. A tutaj ta górka fajna jest, ogólnie tutaj leżał obornik w tamtym roku, dlatego tak nie wyrosło. A jak rozwiedziliśmy tutaj obornik, jak tutaj orałem, to pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, że... Ten ciągnik po prostu przy pługu czteroskibowym ustawionym na 51 cm zdechł. Jechałem sobie spokojnie, no wiadomo, górka, no to już tam zredukowałem półbieg niżej. No i sobie tak jadę, podjeżdżam pod tą górkę i tylko zdążyłem się odwrócić, patrzę, wszystkie cztery skiby zabezpieczenie tam sprężynowe, no to się położyły. Żartuję. A ciągnik tylko nawet nie zdążyłem się sprzęgła i zdechł. Mówię, oho, ładnie. Aha, porysujemy troszkę. To ładnie, to normalnie się kurde. I się lustereczko złożyło ładnie. Lustereczko polececie, kiedy deszcz spadnie? Lecie? O. Także no, ziemia jest naprawdę tutaj ciekawa. Aczkolwiek, no, tak jak patrzyłem, jak się to zasieje, no to wszystko zależy od schodów, tak jak wujek mówi, że wszystko po prostu zależy od schodów. Jak już zejdzie, to znaczy, że urośnie, a jeśli nie wzejdzie, to znaczy, że ta skorupka jednak była... Straszyłem. Bez kitu. Ja nie wiedziałem, co jest, co jest do chuja. Strach na wróble. No, także najgorsze są zawsze wschody, bo tutaj jak nawet ta... No, ziemia dobrze trzyma wilgoć, tylko na wierzchu zawsze robi się taka skałka, że tam idąc nie zostawiasz w ogóle śladów, mimo że jest uprawione. Znaczy, jak jest zasiane, to idąc nie zostawiasz śladów, a wręcz dzień, jak przejdziesz ciągnikiem, to nie widać, że jechałeś. No, jakbyś po asfalcie jeździł. Ja to mówię, tak mi nadaje się do znaki. Ale to jest solec, nie? To jest solec, to jest takie zróżnicowanie. Wyzwaniowe. To jest naprawdę spoko. Ale ty te widzę te kawałki, które masz, to niektóre naprawdę są przywitane. No podobno właśnie dobre kawałki. Bez wałów nie podchodź. To jest akurat to, nie? Że bez wałów kurde nie podchodź. W tym roku też trochę chyba zmienimy taktykę, troszeczkę to talerzówką będziemy próbować ugrać, ale czy to się uda, no będziemy testować. Że zamiast agregatu, bo tak jak agregatem ostatnio jeździłem 8 razy na krzyż w każdą stronę, a i tak takie pecyny były, to może po prostu talerzówką trzeba to zrobić, no z tym wałem, tak jak tutaj pójdzie,
Ewentualnie jest, jest taka druga talerzówka u nas, nowo kupiona. Ale to nic nie, nic nie wiadomo, jeśli ja ją widziałem, ale to mi się kiedyś może zobaczy na filmie. I jak to pójdzie, zobaczymy. Może będzie ta przyjemność nagrać. Może, mam nadzieję, że akurat wrócimy jako taką. Na pewno zapowiada się coś podobno, że za tydzień mamy się chyba widzieć z Kubą, ale jeszcze nie wiem. I się zapowiada, że na pewno za 2-3 tygodnie będę też wracał. Także no to na pewno coś się powinno być zmienić. No miejmy nadzieję, że chociaż trochę powada. No. No, dobra, także co, ogólnie żeby was tutaj już nie dołować i żebyście mieli też czas oglądać. Bo nieustające pasmo sukcesów, możemy tak powiedzieć u nas, także. Tak, wszyscy szczęśliwi dookoła, w sąsiedzi się uwielbiają, pomagają sobie wzajemnie. Także mówię, bo teraz szkoła i w ogóle często nie macie czasu obejrzeć. Także taki mały informacyjny pad, mam nadzieję, że w ciągu pół roku zdążę go wrzucić. Ale nie, będę się starał, także co mordeczki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszonka w kolejnym vlogu. Na razie, strzałeczka, trzymajcie się, cześć!